Salsa. Look at that. Najbardziej się boję tego Salsy, Briana. Mi się wydaje, że też jest miło. Skrywa to wspaniaczkę. Salsa mi się podobała, ale tylko dlatego chyba, że nastawiłam się na najgorsze. Na takie straszne, że będzie się wydzierał, będzie krzyczał w ogóle tak strasznie, że będzie patrzył prosto w twarz. Tak. Było tak fajnie, że nie potrafię powiedzieć złego słowa. Zaskoczyła mnie czerwona kartka, którą dostała Ewelina, moja koleżanka. Tam tutaj razem się zaprzyjaźniliśmy i no i odpadła dzisiaj na salsie. To był szok. No może flamenco lepiej by było niż salsa. No. Tak. Brian jest świetny, ale salsa choreografia jest bardzo, bardzo trudna. Jestem bardzo zmęczona. Moja głowa jest taka... Ja nigdy nie byłam w sumie na zajęciach z salsy. Bardzo się bałam tych zajęć, ale bo się bałam Briana, ale ogólnie bardzo mi się podobało. Bo nie da się partnerować bez papieru. No, ale sobie starałem się radzić, pamiętać cokolwiek, żeby wieczorem znowu iść na salę i trenować. Czułem się dużo lepiej na pewno dzisiaj. Ta energia była większa i cały początek, no to miałem taką przyjemność tego tańczenia. Czasem z choreografią, bo jest taka... strasznie są podobne kroki, a szybko się ich uczymy, bo nam zdzieramy stop, to już od tu też mnie obcierają, obtarły mnie trochę stopy, ale nie aż tak chyba jak kakata.